ukryty i odsłonięty w Najświętszym Sakramencie, uwielbiamy Cię, Jezu, za Twoją obecność pośród nas, za to, że stanąłeś tutaj, żeby być ze swoim ludem, za to, że w tej drobinie chleba, takiej bezbronnej i takiej cichej, możemy odnaleźć Twoją obecność i że ta obecność jest dowodem Twojej miłości do nas. Uwielbiamy Cię, Panie Jezu, i dziękujemy Ci za to. I prosimy Cię, byś nas nigdy nie opuścił i nie pozwolił nam nigdy, byśmy opuścili Ciebie. Nie dozwól, byśmy się kiedykolwiek od Ciebie odłączyli. Bądź zawsze w centrum naszego życia, byśmy się mogli w Ciebie wpatrywać przez wieczność i żeby nas Twój widok uszczęśliwiał. Uwielbiamy Ciebie, Panie Jezu, i kochamy Ciebie i dziękujemy Ci za to, że dziś tutaj stanąłeś przed naszymi oczami jako znak miłości. Kochani bracia i kochane siostry, rozważanie gorzkich żalów jest po to, byśmy zrozumieli głębiej mękę Pana Jezusa i zrozumieli głębiej, co się dokonało dla naszego zbawienia. Bóg mógł zbawić człowieka na wszystkie możliwe sposoby. Mógł zbawić całą ludzkość jedną myślą, jednym gestem, jednym aktem woli. A postanowił zbawić nas w sposób, który w człowieku, który tego nie zrozumie, może wywołać przerażenie. W sposób najbardziej pokorny, wydając samego siebie na niewyobrażalną mękę, żeby udowodnić nam, że cierpienie, które z reguły degraduje człowieka, cierpienie, które człowieka niszczy, cierpienie, które potrafi odebrać człowieczeństwo, że to samo cierpienie, kiedy jest ofiarowane z miłości, może stać się tym, co nas uczyni ludźmi wielkiej godności. Może człowieka niezwykle uszlachetnić. Ale tylko wtedy, kiedy jest przeżywane z miłością, z miłości. Historia Jezusa Chrystusa jako Mesjasza i Baranka Bożego rozpoczyna się w wydarzeniu, o którym czytamy w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Oto Abraham przez wiele lat prosi Boga o syna, prosi o dziecko. I przez wiele dziesięcioleci nie dostaje tej łaski. Aż w końcu Bóg mu obiecuje, że będzie miał potomstwo liczne jak gwiazdy na niebie i jak piasek na pustyni. On w tą obietnicę wierzy i kiedy dostaje syna Izaaka, to jest najszczęśliwszy na świecie. Izaak staje się młodym mężczyzną, pełnym siły, mężczyzną, który sam o sobie może stanowić i wtedy Bóg mówi Abrahamowi, ofiaruj mi swojego syna. Abraham jako starzec, który wie, że już nigdy innych dzieci mieć nie będzie, decyduje się jednak spełnić wolę Boga. Zabiera Izaaka na górę Moria, a Izaak, który wie, że idą tam złożyć ofiarę, najpierw pyta, mamy drwa, mamy ogień, mamy nóż. Nie wzięliśmy żadnego zwierzęcia na ofiarę. Pyta tak, bo rozumie, że to on będzie ofiarą. I mimo, że mógłby uciec, mógłby się ojcu sprzeciwić, mógłby się na to nie zgodzić, jednak idzie za ojcem na tą straszliwą górę Moria. A tam Abraham zrozpaczony, z sercem złamanym, podnosi nóż
bo tak powiedział Bóg. Nie było jednak wolą Boga, żeby Izaak umarł. Bóg zobaczył cierpienie człowieka, zobaczył, co to dla człowieka znaczy stracić kogoś ukochanego. I Bóg postanawia, że to nie Izaak umrze, że to nie Abraham poniesie ofiarę. Bóg postanowił, że to jego pierworodny syn, jednorodzony Syn Boży, Jezus Chrystus, zostanie ofiarowany za nasze grzechy, na ofiarę. Powstrzymuje rękę Abrahama i mówi mu o tym, że niedaleko w zaroślach, w Ostroprzewie, zaplątał się baranek, którego należy złożyć na ofiarę. Ten baranek zaplątany w ciernie to będzie znak tego, co wydarzy się setki i tysiące lat później z Jezusem Chrystusem. Następnie, gdy naród wybrany cierpiał niesamowicie podczas niewoli w Egipcie i gdy Mojżesz postanowił ten naród wyprowadzić, anioł Boży oszczędził te domy, które oznaczone były krwią baranka. Baranka, który już wtedy nazywany jest paschalnym. Anioł Boży przechodzi przez Egipt, który chciał zniewolić synów Bożych i sieje śmierć. Uratowali się tylko ci, którzy zrobili tak, jak chciał Bóg. Przyjęli do swojego domu baranka. Przez 3 dni troszczyli się o niego, a następnie przelali jego krew, oznaczając drzwi swoich domów i spożyli tego baranka na uczcie paschalnej. Tak udało się Izraelitom wyjść z Egiptu. To już 2 baranki, które pojawiają się w historii Izraela i zapowiadają ofiarę baranka bez skazy, Jezusa Chrystusa. Prorok Izajasz w pieśniach o słudze Jahwe, które są opowieścią o tym, co wydarzy się w przyszłości, w życiu Jezusa, opowiada o tym, że sługa Jahwe będzie jak baranek niemy, który nie wyda z siebie głosu, nie zapłacze, nie zaprotestuje, gdy będzie wiedziony na śmierć. A Jezus Chrystus, gdy przychodzi, opowiada przypowieść o 2 braciach, którzy sprzeciwili się swojemu ojcu. Jeden poszedł w dalekie krainy, nazywany go synem marnotrawnym. Drugi pozostał w domu, ale także nie kochał swojego ojca. Sprzeciwił mu się. I czytamy o tym, że gdy ów miłosierny ojciec otrzymał z powrotem swojego syna, wielkiego grzesznika, to za ten grzech nie wymierzył sprawiedliwej kary. Ów marnotrawny syn nie został w żaden sposób ukarany za to, że opuścił swojego ojca, że odszedł, że porzucił dom, w którym był kochany. Jedynym, kto w całej przypowieści ponosi śmierć, jest baranek, który zostanie zabity, aby przygotować ucztę z radości, wesele z powodu tego, że marnotrawny syn powrócił. Kolejny baranek, niewinnie zabity za cudze grzechy. I wreszcie Jezus Chrystus. Wydaje nam się czasami, że trudno pogodzić myśl o tym, że Bóg jest nieskończenie sprawiedliwy i myśl o tym, że Bóg jest nieskończenie miłosierny.
Nie wiemy, czy sprawiedliwy, czy miłosierny. Otóż karą za grzechy jest śmierć. Także karą za nasze grzechy, za grzechy moje i Twoje, bracie i siostro, karą za nasze grzechy jest śmierć. I to śmierć krzyżowa. I Bóg jest do końca sprawiedliwy, bo rzeczywiście za nasze grzechy została wymierzona kara śmierci. Nasze grzechy nie zostały zapomniane. Bóg nie udaje, że ich nie było. Bóg wypowiedział wyrok za nasze grzechy. Ten wyrok brzmi śmierć krzyżowa i to my powinniśmy być ukrzyżowani za wszystkie niegodziwstwa, jakie dokonują się w naszym życiu. A jednocześnie Bóg jest całkowicie, totalnie, doskonale miłosierny, bo to nie my, grzesznicy, zapłaciliśmy wisząc na krzyżu, ale On, Jezus Chrystus, Syn Boży. Tak, Bóg jest nieskończenie i ostatecznie doskonale sprawiedliwy, ale jest też ostatecznie doskonale nieskończenie miłosierny. Bo za nasze winy zabity został baranek, niewinny baranek, baranek bez skazy. Czy możemy patrzeć na to obojętnie? Czy możemy myśleć o tym bez wzruszenia? Czy możemy nie poczuć w sercu miłości i wdzięczności za to, że On, który nie miał żadnej winy, umarł na krzyżu, żebyśmy my nie musieli umierać? Oto prawdziwy baranek paschalny. I wreszcie, aż do dzisiaj w naturze ludzkiej jest myśl o tym, by znaleźć sobie zawsze i wszędzie kozła ofiarnego. Gdy widzimy, że ktoś jest winny, a jeszcze bardziej, gdy widzimy, że my mamy nieczyste sumienia, znajdujemy sobie kozła ofiarnego, którego rytualnie karzemy, wykluczamy, oskarżamy. Zaczynamy na jego temat plotkować, mówić rzeczy złe, oskarżać. Chcemy go wygnać, chcemy go ukarać, żeby oczyścić swoje sumienia. Ile razy znajdowaliśmy sobie kozła ofiarnego w pracy, w rodzinie, we wspólnocie parafialnej, w ojczyźnie. Straszliwy, przerażająco ludzki odruch, by znajdywać kozła ofiarnego i by go karać za nasze grzechy. Nie wolno. To jest nieludzkie. Jezus Chrystus wziął za nas nasze ciężary. Niech to nas nawróci.